Logo NBP. Narodowy Bank Polski. Prezentacja srebrnych monet kolekcjonerskich o nominale 10 zł każda z serii Wielcy Polscy Ekonomiści. Pierwsza moneta. Ferdynand Zweig, przedstawiciel liberalizmu egalitarnego. Na rewersie monety widzimy definicję liberalizmu egalitarnego wraz z godłem Polski. Na awersie portret wielkiego polskiego ekonomisty. Druga moneta. Adam Krzyżanowski, zwolennik liberalizmu klasycznego. Na rewersie godło państwowe, awers zawiera portret Adama Krzyżanowskiego. Kolejna moneta. Adam Heider, także zwolennik liberalizmu klasycznego. Na rewersie godło państwowe oraz napis praca i oszczędność okazują się więc dwoma zasadniczymi czynnikami wzbogacania. Na awersie portret wielkiego polskiego ekonomisty. Dane katalogowe trzech srebrnych monet kolekcjonerskich. Stempel lustrzany, średnica 32 mm, masa 14,14 g, brzeg, bok gładki, nakład do 10 000 sztuk. Data emisji 25 marca 2021. Logo NBP. Narodowy Bank Polski.